Drillman. Jako, że te słabości normalne nie działają, to sobie zobaczymy. Śmiałbym się, jakby coś było. Zobaczymy, jak Drillman będzie. Jak Drillmanem będzie, jaka będzie jego słabość. Będzie siedział cały czas pod ziemią. Ziemię atakował tylko. Nie chciałbym. Nie, czemu? Ale wiem, że to jest bardzo prawdopodobne, więc... O. Pomijanie przeciwników, to jest dużo lepsza opcja. Shield attackery. Trzeba trochę się... Okej, to było to. Te podajniki też szybciej wypływają, te samochodziki. Znaczy i to wcześniej w ogóle nie było. Te jakieś głazy były. Aha, ale to jest dużo lepsze. No, bo głazy się jeszcze rozpadały. Już nawet pomijam, że możesz palić, tak? Nie mogę, bo chyba ktoś tu zmienił jakieś prawdopodobieństwo wpadania przedmiotów. Ej, wpadła jedna amunicja, o co ci chodzi? To jest życie, drugie życie. No, zmienił, muszę przyznać. Ojdź. Chyba musiałem. Dobra, hyc. I jesteśmy dalej w etapie. To już jest chyba checkpoint. Zobaczcie, jak te etapy są faktycznie krótkie. Mimo wszystko, z tym jednym etapem tak mi dużo zajęło, ponieważ, well, nie umiałem w niego grać. To tutaj widać, po jakiej linii idą na szczęście te platformy, więc ich nie było u Brightmana. No. One są dopiero tutaj. Właśnie tak patrzę, że to chyba od Brightmana. Idealnie wymierzone. Ciekawe, czy tam na górze coś było. No ja wiem. Nawet jeśli to nie chce mi się sprawdzać, teraz... Pewnie było, bo zobacz, tutaj jest... Ukryta ścieżka. A jak już mówimy o skałach moich ukochanych, jakie ich nienawidzę. Ile znowu? Ja pierdolę. Biorąc pod uwagę, że trochę straciliśmy na Ringmanie, to może nie jestem jakoś z tego faktu bardzo zadowolony, ale... Wiesz, no wchodziłeś mając zero żyć. No, w sumie. Przechodzimy, mijamy... Aha! To już było chamskie, gro! I hate this game. Ale jesteśmy u bossa! Jesteśmy już przy bossie, jesteśmy przy Drillmanie i zobaczmy, co może na niego zadziałać. Czy Bright... Nie. Przybyłem. Zobaczyłem. Umarzyłem. Dobra, zostało nam jeszcze ringi farao, bo Toad wiadomo na co działa. Toad działa na faraomena. Nie działa. Więc farao. Patrzmy, czy są jakieś zmiany w paternie. Farao zdaje się działać całkiem nieźle. Nieźle. Drillman tak wypluwa te rakietki swoje, te świderki. Z taką dość spazmatyczną częstotliwością, fuck him! Trzeba lepiej skoki wymierzyć, oto. Dwa życie jeszcze. No, no będę używał itanka w razie coś. Jeszcze jestem ciekaw, jak Toad by zadziałał. Bo wiem, że jest słabością jednego, ale może być równie dobrze słabością kilku. Nie, nie może być. To może być, bo chyba coś się zagłuszyło, kolego. Dobra. To jak w losowych miejscach te świdry potrafią wybuchać, też mnie trochę... Nie no, one zawsze wybuchają przy kontakcie. Nie! Au, ale ja nawet nie wiem, kiedy w niego strzelić. No jak unikasz świdrów, to na pewno. Albo jak wpada w niego. Nie! Jezu, co tu się stało? Co tu się stało? Zdecydowałeś się w niego zeslajdować z mojej perspektywy. Mylę. Te życie się przydają, bo się je marnuje koncertowo na bossach. Dobra, będzie i tank szedł, to na pewno. Jaki jest jego patent? Bo on pewnie ma, to nie jest losowe. On strzela, idzie, strzela. Przynajmniej po wyjściu z podziemi.
strzela. Zobacz, on. Fuck. Znaczy, on nie ma takiego ścisłego patternu, ale. Zawsze, jeżeli idzie, to strzela 3 razy. Tyle mogę ci powiedzieć. I to się nie zmieniło chyba od oryginału zresztą. Dobra, wygrywamy tę walkę. Chciałbym rozgryźć słabości, bo ja na razie trafiłem tylko chyba z jedną słabością. I to też nie do końca. Robić tego jeszcze nie wygrasz, tak niestety. Wygram. Ledwo. Drillman będzie moim przekleństwem przy rematchach. Jak nie rozgryzę jego słabości. Bo to, co się dzieje, to jest jakaś porażka. Porażka to delikatnie powiedziane. Walka jest sama w sobie fajna, ponieważ mówię, znowu wchodzi tempo i trzeba naprawdę szybko działać. Aczkolwiek wyczucie, brak mi wyczucia. Bardzo mi brak wyczucia. Uroki grania na ślepo, I guess. Nie. Gdzie naprawdę nie ma czasu się zastanowić nad tym. Szczególnie przy przyspieszeniu. O! Dobre przywitanie z etapem Divemana. Idealne. A nie? O! To się przyda. To też. Nie powiem. Cześć, można powiedzieć, że to jest taki trochę Mega Man 4,5. O! Śmieszku. Well, ja tu jestem w kontroli. I'm in control. Może uwielbiam dosłowne angielskie tłumaczenia. Jestem w kontroli. Tak. Wigilia nowego roku. Wiesz, nie wszędzie musi to być Sylwester. Wiem. O, tu jest... What? On śmieć. Przyciąga. Zapomniałem śmieć. O tym trochę. Zapomniałem trochę o tym, że przyciąga. Nie. Al! Flash Rain. Rain Flash. Jakoś sobie poradzimy. Może znowu wydropię jakieś życie od tych... Zabiliśmy już jakieś 5 etapów. Tego nie damy rady. Pewnie. Bo mogłoby mnie przestać wszystko bić. Jak się nie dajesz trafiać, to pewnie cię bije. Nawet nie ma sensu kontynuować, tylko chcę zobaczyć, jak skuteczny będzie Flash Rain. Cudownie. Był tak skuteczny, że aż padłeś w kolce. Jeszcze fakt, że Mega Man jest w tempie przyspieszonym przyciągany. W tempie przyspieszonym też możesz odchodzić od tego, jak nie narzekaj. Nie wiem, jaki będzie. O, ja na wdań. Alright. Oh my fucking god! Ktoś powiedział dobra zabawa? O! Zobacz, to sama płaszczka. To jest zbyt ryzykowne i nie warte zachodu, ale i tak po to poszedłem, bo czemu by nie? Wow. Uda, no nie ciekniesz. O, świetnie, tu się już nie zeskalowało z powrotem, więc... O tyle przyjemnie. Gdzie są moje ring boomerangi z Minus Infinity? No, jeszcze czego. Teraz uważamy! Nie mogę odchodzić od tego w przyspieszonym tempie! Nie no, jak odchodziłeś, to nie wpadałeś w kolce. No tak, ale to jest ciężkie, bądź co bądź. No kurczę, czemu ta gra wymaga ode mnie, żebym coś umiał robić? Uff! Remix 2016. Nie mam praktycznie w ogóle energii. Dobra. Już masz? Już trochę lepiej, faktycznie. Uff! To było tanie! Aczkolwiek to już jest przyjemne. Wow. Nie, to było bardzo tanie. Ej, słyszałem, że lubisz robić perfekt, tak. Jak ja lubię skaczących przeciwników jeszcze na dodatek. Którzy skaczą co? 1/10 sekundy? My no, life! Tak. Gdzieś tu był checkpoint, błagam! Nie było, prawda? Nie było. O wiele wyjebie pewnie. Jest, dobra. Na ogół po minibasach się wrzucały checkpointy. No nie był bezpośrednio po wielorybie, ale...
Dobra, przejść po prostu przez to gówno. Najszybciej jak się da. O, nie wierzę w to, co widzę. Chip-chipy prawie, że... Właśnie chciałem zapytać, w tej wersji kiedy Mario? Ło! To było moje niezdecydowanie wybitne. Mówić, powinieneś tam wstawić takie tejce wersji kiedy Mario. Nie, już prawie nagraliśmy Mario, tylko że ja nie byłem w humorze nagrywać w tygodniu, kiedy to się mógł. To życie! Oh baby! O, to było też fa... Nie! Nie mogę przejść za tą... Nie mogę. Nie mogę przejść za wiele ryba. A, za wiele ryba chciałeś? Tak. No, żeby wymagał z życia. Jeszcze tego. Ten wieloryb... mnie zabije. Nie? Mój urn się skończy na tym wielorybie. Dobra. O! Więcej gówna, Boże. Ach. A ja nie narzekałem na tę grę. Czas chyba zacząć, nienawidzę. Jeszcze tego nie dokończyłem, dobra, spokojnie, Sevik. Anger Management. Nienawidzę tej gry. Jeszcze nie zacząłem narzekać na to, ale jak dalej będzie Mania Mania Mega Manem, to zacznę. Mniej więcej. Sevik, spójrz na tak, nie narzekasz na tą grę, narzekasz na Maria. Nie narzekam na to gówno, narzekam na inne gówno. Nie, doceniam. Doceniam. No i śmiecie polskie, kurachen zniszczę! A tam po prawej... Coś... noga, okrzyk bojowy, mnie kurwa stać na wszystko. Zagraj dowolną kartę, niezależnie od jej kosztu many. A ile jeszcze zostało? Ostatnie życie. Ale tam jest E-Tank. To się może udać, gdybym tylko przeszedł na tym ostatnim życiu do... Tak? Już? Już przeszedłeś? Tak, nie może do most. Już przeszedłeś? Zobacz, jak koszę beton. No, wow. Używając szybkich strzałów. Zabijam przeciwników, którzy mają 1 HP. Jestem taki dobry w tą grę. No to było tylko po co, to nie jest żadna alternatywna ścieżka. Walczy się. O, już myślałeś, że ominie cię wieloryb? Ano. Naiwny. Ty, wiem co zrobię. Już wiem co zrobię. Flash stopper nie działa. Ale mam jeszcze jedno życie. Dobrze jest. Dobra. To było celowe. Musi zadziałać, na coś musi. Działo! O Boże. Piękny sprite! Huh! Czy u ciebie też był taki piękny sprite? To tylko u mnie? U mnie też był. Okej. Okay. Jesteśmy przy bossie, dzięki Bogu! To jest tak, na co słaby jest Diveman? Musimy mieć jego słabość, nie wierzę, że nie mamy. Drill. Co się tu kurwa dzieje? Z tymi skokami tej meta. Pomylę. Trochę mnie zblokował, niestety. Dobra, mamy jeszcze... Spokojnie, mamy jego troszeczkę, jego słabości, mamy jeszcze dwa życia. Ale tak, te skoki Davemana są całkiem zabawne. O, już nie mamy jego słabości, okej. Okay. A, bo on skacze jak jesteśmy nad nim, okej. Okay. Różne typy raka. Rakus, rak gardła, Rakuichi Joe. Anime. Dobra, szósty etap skończony, Zoś. Piąty czy szósty? Jeszcze zostaną Dustman i Skullman. Chyba? O, Skullman będzie musiał być zabawny. Dlatego zaraz do niego pójdziemy. O tak. A pewnie jego słabością będzie broń Dustmana. Nie zdziwiłbym się nawet zanadto. Rajet, dziękuję. On się przyda pewnie kiedyś tam. Skullman.
przynajmniej mówię, idzie całkiem szybko, dlatego że ta gra jest szybka i etapy są szybkie i... Ciekawe, co tam coś jest. No. Czytanie Facebooka zawsze takie zabawne. O Jezu, te samochodziki, nienawidzę ich. A, nie są takie złe na razie. Jakby Jessica kurwa Alba się tutaj zatrudniła, to bym do niej nie zagadał. Ojej, olałbyś Jessica dla mnie, jakie to miłe. No dobra, może przesadziłem, jakby Jessica się zatrudniła, to bym zagadał. Ale taką Beatę Kozidek już bym kompletnie olał. O tak. What? To będzie fajne. Co to był za hop hyc do przodu? La 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 la. Zaplanowane. Cóż, będzie zapychacz jakiś do poniedziałkowego streamu z Undertale'a. Ale nawet chyba po tym, bo odcinków myślę, że starczy na trochę dłużej. No właśnie. Zaspen. Miałem tak stardzi. Dzisiaj jest piątek, to jutro pojutrze odcinek, będzie stream we wtorek. Jaka fajna muzyka w etapie ta semana. A propos tego, że dzisiaj jest piątek. Tak? IM Katowice! Ale IM już dawno są. Chodzi mi o lolowy konkretnie. Jezu. Dobra, Dustman jest bardzo ciekawy. Ponieważ te ruszające się platformy są bardzo zabawne. To też wygląda zabawnie. Wiem. To nie jest takie z... jak mogło mnie to trafić? O! To jest ciekawe faktycznie. Się tutaj byś nie zmieścił? Okej. Wow! Dobra, tam się zmieszczę raczej. Tutaj... A tu się nie, zmieszczę tutaj... jeszcze, okej. Okay. Tylko tu jest taki... Nie, tutaj też... Tu o stary! Uff! Przez... Ja bym tak... Jak mam to zgarnąć?! Wydasz koile?! Nie mogę strzelać ring bumerangiem w innym kierunku niż do przodu. Heavy. Co? Ojej. Chwilę. Możesz jeszcze tam latać. Do góry? Mogę. Wow, Jezus! Dobre! Co to było? Dobre, kolego! To się da zniszczyć na szczęście. Więc chcę dostać to życie jak najbardziej. Jeszcze ja? Jeszcze... CO?! Właśnie przypadkowo użyłem i tanka, brawo ja! Tanki? Ololo! Ale za to Rainflash z całkiem dobrą bronią. Pójdź na to tak, przynajmniej masz pełne HP! Rainflash jest całkiem ciekawą bronią. Pytanie, czy te jemy już grają? Możecie. Czy dopiero będą grać? Dobra, teraz apteczka. Mimo, że zostawione są apteczki. A, jeszcze jeden Rainflash mi zostanie. Rainflash jest całkiem dobrą bronią, jeżeli... O mój Boże, się nie wiem, czy to widzisz? O tak! Jezus, co to było? Dobra, nieważne. Ile mam jeszcze żyć? Mamy 5 żyć, 5 podejść, aby dowiedzieć się, co jest słabością Dustmana. Bright! Dive na pewno nie. Drille też nie na pewno. Może Ring? Też nie. Farao? Odbija się. Nie. Wydaje się, że Farao. Farao? Farao to jest jak nie naładowany strzami, wydaje po prostu... Na pewno nie Bright. Nie, wydaje mi się, że Farao. Znaczy nie, Farao i innym przeciwnikom też zdawał po 2, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Więc to jest po prostu tyle, ile naładowany strzał ze maski. Ach, ty śmiecie! Cały pod kątem. Edgy.
jednak dam szansę, ponieważ jeszcze ani razu nie trafiłem faktycznie naładowanym w pełni Faraoshotem. Więc chcę dać mu szansę. Jest słabością. A. Jest słabością. Okej, okay, teraz już się zgodzę. To ostatnio to wyglądało jakby za jakieś 2 piksele. Bo strzelałem wtedy nienaładowanym. Ale to, co robi Faraoshot z Dustmanem, jest po prostu piękne. No to, co robi Faraoshot normalnie w Mega Man 4, też jest piękne. Zostało tylko jeden boss. I etapy kozaka, to będzie zabawne. O, i etapy Whale'ego. Nie, czy już etapy kozaka i Whale'ego nie zrobimy jutro po prostu. Mówisz. No. O kurczę. Czyżby tempo ciebie cieńczyło? Muszę troszeczkę... Irytuję się, zaczynam się irytować. Too fast for you? Nie. Za dużo Soników. Szczególnie tych dobrych, najlepszych. Takich jak 06. Tak. Swoją drogą, Slidey Scott dość znacząco przyspiesza. Jest fajne. O, i teraz ten gówniak. Nie chcę z niego po prostu. Tania kurwa! Tania kurwa! Troszkę chcę. Jestem... już zmądrzałem troszeczkę chociaż. Tylko trochę. Tylko trochę. Hyc. Tu pewnie jest jakiś sekret. Albo tu trzeba było przejść. Raczej trzeba było, a tam była przepaść. No. Nie, tu jest Wire Adaptor! Zapomniałem, że one istnieją. Więc to... To musiał być balon. To nie tam, gdzie mówiłem, że może być przejście. Czyli? Nie pamiętam, w którym to etapie było. Pamiętasz, który to był etap? Nie pamiętam, który to był etap. Wiem, że było takie u góry. U góry? U góry. Wiem, że było. Trzeba będzie na nagraniu sprawdzić, iść tam i zobaczyć w następnym tym. Aha. Nie, bo wiem, że było coś takiego, tylko... A było! Tylko nie wiem, jak właśnie ten dostać, czy właśnie pomocą Wire'a, czy... O! Zdituujcie się. To nie... Co? No, na nich chyba tylko. Fajnie. To nie jest tak, że na nich działa tylko armatka naładowana. Dobra, cokolwiek. Idę stąd. Trochę inna zasada działania. No. Boże, nie przyzwyczaję się teraz. Jest dzikie! A! Jezu! Okay. Uff! To było groźne. Upadłeś ze złej strony. Dobra, na nieśmiertelności już jesteśmy u Skalmana, zobaczcie! 4 życia, 1 itank. Dobra, musi na kogoś działać ten Bright! Nie. Aha! Dajesz mu więcej. Ta piękna poza, w której stał przez cały czas. Hey, no right. Więc mamy... 4 słabości chyba mam. 4 trzeba jeszcze zgadnąć. Jeszcze jakbym pamiętał, jakie to były słabości, byłoby w ogóle super. Nie, na pewno Brightman, Faraona Dust. Faraona Dust, Rain Flash na Farao. I... Drill Bomby na Divemana. Okej, kozak. Także widzimy się w następnym odcinku, sobie zagrajmy w Rockman 4 BCAS. Żegnam się z wami. Shinji. I Seversi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.